spędziłem 24 godziny jako skamer, widzowie. W ciągu 24 godzin muszę ukraść towary o wartości ponad 500 tysięcy. Ale haczyk jest jeden. Policja już zdążyła się skapnąć, że istnieje ktoś taki jak ja i mogą próbować mnie przeskrzynić. A jeżeli mnie złapią, bądź zostanę zabity na jakiejś akcji skamerskiej, to wtedy odcinek się kończy. Najważniejsze też jest to, że okradamy normalnych graczy, więc zrobimy im dzisiaj trochę pod górkę. A teraz, widzowie, możecie zauważyć, że od razu już tutaj jakąś furę zaczynam spawać, ale tylko i wyłącznie dlatego, że muszę podjechać bardzo blisko na jedno spotkanie, bo umówiłem się na kupno pistoletu, widzowie, za które oczywiście nie mam pieniędzy na serwie, żeby zapłacić. Więc wykorzystamy naszą gadkę i wykorzystamy to, że gość może być dziwny. Pisaliśmy wcześniej SMS-y z nim i nie wydawał się za mądry, widzowie. Podjedźmy na tyły tego bloku, tutaj się umówiliśmy. Zobaczymy, co jest tutaj pięć. No i widzowie, nasze skamy trzeba rozpocząć. Wyciągam telefon, dzwonię do niego. Zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Patrzcie w ogóle, jak wyglądam. Jo, o, nawet musiałem dzwonić. No halo, to ty? Umawialiśmy się na tą wymianę? To ja, no to, bo od tej klamy, nie? Tylko pyta tego typu. Ale co, ja mam pieniądze wszystko, ile tam było? 10 koła. No, widzowie, za tykę, kurczę, niby tak go będziemy skamować. A masz ten pistolet? No kurczę, widzowie, zobaczcie, rzeczywiście ma. Co za gość! Patrzcie jego! Taki złoty glock, jedyny w swojej, wiesz, wersji, nie? Limitowany. No i widzowie, zaczynajmy ze skamowaniem. I widzowie, 5, 4, 3, za sekundę będę mógł go okraść, dosłownie. Słuchaj, mordziu, a mogę zobaczyć ten pistolet? Coś mi w nim nie leży. No to dobra, no to spróbuj, no wiesz, no klient mój pan. Klient mój pan, widzowie, ja muszę zobaczyć tego glocka. Czyli no fajny ten pistolecik, no kurczę. Widzowie, dobra, dał mi pistolet do powstrzymania, to teraz, widzowie, wiecie, co chyba trzeba zrobić. I to dobra, to teraz wyskakuj, nie próbuj żadnych głupich sztuczek. No. Dobra, cicho, gościu, kurczę! Widzowie, mamy go! Co jest, widzowie? Co jest, widzowie? No, dobra, widzowie, to jest coś, czego, kurczę, chyba nie powinienem. Żeśmy oskamowali jakiegoś dzieciaka. Kurczę, ale jesteśmy okropni. Policja tu już jedzie i ja pierdzielę. Cholera, wyjeżdżamy, patrzcie. Ojeju, puścili się za mną w pościg, widzowie, dobra. Tym czymś ich bardzo szybko zgubimy. Ale ja pierdzielę, widzieliście tego chłopa? I przy okazji, rzeczy, które ukradnę, mogę sprzedawać mojemu przyjacielowi, z którym połączymy się zaraz na radiu. Radagast, słyszysz mnie? Jest nasz ziomek, który kupi dosłownie wszystko od nas, co ukradniemy. Patrzcie, oni nadal mnie gonią. Oni jadą jak pijani. Halo, Radagast! Halo! Połącz się ze mną na radiu! Jaka częstotliwość radia? Jedynka! Dobra! Dobra, widzowie, kurczę, z Radagastem będziemy sztamy trzymali. Gość będzie odkupował od nas wszystkie rzeczy. A my umówmy się na kolejnego skama. Dobra, widzowie, przeglądając Yellow Page, czyli takie ogłoszenia, na których można się tam ogłaszać, znalazłem jedną rzecz. Gość chce kupić sprawdziany do ulsy, czyli do szkoły, za ponad 10 koła, widzowie. Wszystkie odpowiedzi do sprawdzianów powiedziałem, że niby je mam. Idziemy oskamować kolejnego dziecioka. Widzowie, oni są niesamowici. Ten jeden. O kurczę, policja, muszę trochę wycofać, żeby się tutaj nie kapnęli o mojej pozycji. Dokładnie tak. Mamy już kopyto, czyli możemy się bronić. To zarąbiste, bo jeszcze miało jakiś tam magazynek. Fajne, bardzo fajne. Dobra, ciekawe, czy ktoś będzie w szkole, widzowie, bo mamy niedzielę, kiedy to oglądacie. Patrzcie, totalnie pusto. Dobra, umawiam się z tym typem tutaj. Cholera, policja. To jest fart jakiś. Dobra, widzowie, dzwonię do niego. Dobra, widzowie, jestem ready. Gość napisał, że zara będzie. Czekamy na niego. Idzie, dobra. Zarąbiście, tam jeszcze jakiś typek się pojawił. Nie wiem, czy to może ochroniarz być, ale dobra, ogarniamy to. Cześć. I w sprawie tych sprawdzianów, tak? Tak. Matthew? Potrzebne mi są bardzo. Dobra, tak jak powiedziałem, 10 koła, okej? Okay? Dobra, zaraz ci w domu. Widzowie, 10 koła dla niego to nie jest dużo. A 10 koła dla ciebie to nie jest dużo? Masz na pewno wszystko? Mam bogatych rodziców, no to wiesz. Tak, dobra, poczekaj, sprawdzę, czy się kalkuluje całe siano. Dobra, widzowie, przeliczmy. No i mamy 10 koła wpada na nasze konto, kurczę, kolejne. Dobra, 10 koła, ta, zgadza się, słuchaj, ja pójdę tylko po to sprawdzian na szybko. Dokładnie. Tak! Dobra, widzowie, musiałem go sprzątać, ja pierdzielę, przecież jakbyśmy go ukradli, o cholera, guard jest, ja pierdzielę, jeszcze ochroniarza musimy zdjąć, dostał kilka strzałów, bo i tak, widzowie, pewnie powiecie, po co ja go zdejmowałem, a ja wam odpowiem, po to, że policja i tak wie, że ktoś taki jak ja istnieje w mieście i teraz pierdzielam tędy, no i totalnie będę safe, oni się to, myślę, że nie spodziewali, kurczę, dobra, ale mam 10 koła na plus, zarąbiście, na razie sama gotowa wpada, może ja znajdę jakieś ogłoszenie odnośnie sprzedaży auta, kurczę, fura, widzowie, to wygląda zachęcająco dla mnie. Pewnie, że tu wsiadam.
Wcale to nie wygląda jak pułapka. Ale dobra, jedziemy opierdzielić kogoś na furę. Piwcowie, wjeżdżam sobie na czerwony parking, bo tutaj zostało umówione spotkanie z gościem. Uwaga, nie od fury, ale od motocykla. Od motocykla, będziemy kupować motocykl. I dobrze wiecie, jak to się skończy. Po prostu będziemy gości skamować. Najgorsze jest to, że jeszcze naprzeciwko mnie, oprócz tych wszystkich ludzi, których dzisiaj oszukam na serwie, jest jeszcze policja, więc to może być naprawdę utrudnione. Bo nie dość, że będę miał wściekłych gości, których oszukałem, to jeszcze będę miał na sobie policję. Najbardziej w ogóle mnie rozwalił ten gościu z początku. Widzowie, co? O, jest gość, przyjechał. Dobra, widzowie, ogarniamy to. O cholera, wyciągnąłem broń przez przypadek. Z tobą się umówiłem? Z tobą się, ty, ale on miałby czerwony chyba. Pisałeś w ogłoszeniu, że czerwony? Jest czarny. Na czemu taka nagła zmiana? Nie, no, był taki, był czarny. Cholera, widzowie, dobra, to będzie nasz kolejny potencjalny cel. Dobra, stary, a słuchaj, ty chciałeś za niego 30 tysięcy, prawda? No. A mogę go zabrać na jazdę testową? Dobra, dobra. Okej, widzowie, bez żadnego zabezpieczenia, luz, dobra, to zaraz jestem. Dobra. Cholera, widzowie. A tutaj masz kluczyki. Co jest grane? Dobra, wiecie, co spierdzielamy mu na tym motorze? Po prostu. Dobra, widzowie, udajemy się teraz na górę. Ciekawe, co on teraz robi. Patrzcie, chodź w kółko, panikuje. Patrzcie to, dobra, idziemy go wkurzać i powiem, że puchnąłem mu jego motocykl. Ej, siema stary, ogólnie ja ten motocykl ci ukradłem. Więc chciałbyś go może odzyskać? Dobra, biegnę do tego. Ej, widzowie, on na mnie kosę wyciągnął. Dawaj mi motor. Nie oddam ci to motoru. A mogę ci oddać za pieniądze. Za pieniądze ci oddam. Za 10 tysięcy, ale musisz schować nóż. Okej, widzowie, dobra, może jeszcze wyfarmię siano. Nie pod. Chodź, schowaj nóż. Masz 10 koła? Schowałem, tak, mam. Dobra, daj mi. O cholera, policja, daj mi szybko 10 koła. Rzucam. Dobra, dzięki wielkie. Ja spierdzielam. Nara! Daj mój motor. O cholera, widzowie, nie mogę go trafić. On też nie zdążył wyciągnąć noża. Rozpierdzielam go. Mamy go, mamy. Cholera, dobra, policja tu podjechała. Muszę spierdzielać stąd jak najszybciej. Mam na sprzedaż motocykl oraz 10 koła. Patrzcie, stanty teraz, jakie lecą. Jo, dobra, uciekliśmy chyba policji tym samym. Ja pierdzielę. Kapnęli się o naszej lokalizacji. Może nas namierzają też jakoś, widzowie, i wiedzą, gdzie my jedziemy, ale mamy motor. Na razie go nie zmieniamy. Zapytajmy Radagasta, ile... O cholera, policja. Ile on może być warty? Radagast, ile może być warty Carbon RS? Moje dochody matematyczne, dzięki którym odliczyłem funkcję liniową kwadratową, no to nie pierwatka. Wychodzę do wniosku, że to będzie 30 dolarów amerykańskich. Dobra, tyle mi jesteś w stanie zaoferować? Oczywiście, że tak, mój drogi kolego. Dobra, widzowie, za 30 koła możemy opierdzielić. O cholera, ale myślałem, że wjadę w nich. O cholera, kolejni, dobra, widzowie, teraz popis. Okej, okej, okej. Okej, widzowie, okej. Ej, to było clean w miarę. To było ładne. I tym samym, widzowie, gubimy pościg na policji. Dobra, ej, tutaj, tu musi polecieć łapa w górę i sub. Gościu, zostaw łapę w górę i suba za to. Padnij na to Instagrama też, zostaw to followa. Naprawdę to było mocne. Ja pierdzielę. No ale trzeba robić kolejne oskama, widzowie. Postaram się znaleźć jeszcze jakieś ogłoszenie. Okej, widzowie, dobra. Dostałem jeszcze GPS-a od takiego jednego gościa, który podobno chce sprzedać pumę. I chce za nim 50 koła. Zaraz dostanę cynk od Radagasta. Ile puma może być warta? Gdzie on jest? Tutaj dostałem GPS-a, widzowie. Albo jeszcze sprawdzę raz w telefonie. Dobra, widzowie, jednak to nie był ten GPS. Podesłał mi zaraz drugiego. Sprawdzamy, kurczę, gdzie on jest. Szukamy gościa, widzowie, co ma pumę przy sobie. To jest gdzieś tutaj. Ja pierdzielę, ludzie uciekają, czyli to pewnie to miejsce. Patrzcie, to typ ma Lambo. Pumę. Musimy go opierdzielić z tą Lambo. O cholera. Chcecie napić barteczku? Bar? Słyszycie to? Siemka, siemka, ja sto z ogłoszenia. Chciałem ją kupić. O, tak, to. Tak, moim. Tak, Andrzej. No, to... Andrzej. Pan Andrzej, tak? Tak. Dobrze, witam pana Andrzeja, jestem tutaj Marcin. Prowadzę takie szkolenia właśnie i ta puma tutaj przydawała się nam zbierać. Widzowie, po ogłoszeniu goś pisał, że puma jest też do trenowania. Dobrą aurę i atmosferę, ale tutaj znalazłem tutaj... Dobra aura, no. Bartek był za duży w otrzymaniu i znalazłem lepszy sposób, a mianowicie właśnie te kartony tutaj z napajami biskokowymi. Ja po prostu się potrzebuję Bartka. Bartek przez te lata wszystkie na spotkaniach nauczył się mówić, ale po prostu przez moją tutaj słabość do alkoholu. Po prostu myśli o jednym, tak. Czyli rozumiem, że puma jest alkoholikiem. Tak, tak, i spożywa tylko i wyłącznie alkohol. A umie jakieś komendy? Mówisz, że jest wytrenowana. Tak, tak, proszę bardzo, tu spróbuj cokolwiek. Aportuje tutaj. Dobra, atakuje puma, innych. Puma, atakuje innych? O cholera, powiedziałem widzowie komendę, żeby puma go zaatakowała. Bartek. Dobra, widzowie, cholera, nie, on się już, dobra, widzowie, on się już chyba powinien wykrwawić. Ej, Bartek, współpracuj ze mną. Oddam cię dobremu właścicielowi. Radagast, słuchaj, podjeżdżaj na Mirror Park. Mam zarąbistą pumę. 50 koła chcę za nią. 50 koła. Dobra, i Lamborghini. Ile mi dasz za Lamborghini używane? 85 tysięcy? Może być. Cholera, widzowie, dobra. Policja.
policja, co? Policja? O ja pierdzielę! Rozwaliłem im oponę, spierdzielam! Cholera! Sąsiedzi musieli zadzwonić na policję! Ja pierdzielę, dobra, patrzcie to. Tego się totalnie nikt nie spodziewa. To jest totalnie nie do spodziewania się, widzowie. Żebym tu wrócił. Patrzcie, odjechali. Tak, mamy tu zarąbiście, ale ja muszę odjechać, zaraz tam będzie więcej policji. Cholera, jadą tu. Radagast tu idzie, widzowie. Radagast, cholera, nie podchodź tu! Widzowie, to jest gość, któremu sprzedajemy rzeczy. Stary, idź sprzedać to Lambo, tam policja się kręci. Mój motor odgrzązł. Dobra. O cholera, widzowie, zauważyli mnie chyba. Ta, zauważyli mnie tamci z drugiej drogi. Ja pierdzielę. Dobra, spierdzielam. I widzowie, jadę robić kolejnego skama. Normalnie będziemy skamować kolejnego zioma. Ja pierdzielę. Cholera, czemu ja tutaj pojechałem? Teraz mnie zauważyli? Czyż nie? Dobra, widzowie, zrób, patrzcie na mój patent. O. Widzieliście to? No to było coś wartego oglądania. Za to też łapa w górę i cholera, widzowie gonią tam ostro za mną, ale się rozwalili chyba. Dobra, mam jeszcze... O ja pierdzielę, widzieliście to typa? Chciałem już mówić, że widziałem ostatnio ogłoszenie na helikopter, że ktoś sprzedawał. Tylko na razie będziemy musieli uciec policjantom. Cholera, już wiedzą, że taki gość grasuje tutaj i już mi teraz nie popuszczą. Ale dobra, próbujemy standardowej metody. Standardowa, widzowie, sztuczka. Potrójny bekon się nazywa, bo potrójnie zawijam ich, a potem zjadam. No i widzowie, tak właśnie pościg zniknął. Spierdzielamy tutaj tymi blokowiskami i górami budynków wielkich, żeby wszystko po to, żeby uprząć w żywopłocie. Dobra, widzowie, pojeździłem sobie tutaj chwilkę i wydostałem się z tego żywopłotu, ale mam gościa, który sprzedaje helkę. Dokładnie, on jeszcze istnieje i on sprzedaje ją na Greatseed, więc zaraz do niego jedziemy, tylko sobie tutaj, widzowie, chwilkę postantujemy. O, normalnie, tak na rozgrzeweczkę dzisiejszego dnia, żebyśmy mieli, wiecie, to i owo. Patrzcie, widzieliście tą... O, cholera, no właśnie widzieliście, patrzcie, nie mam koła. Ale na jednym dojadę do Greatseed, nawet będę szybciej tam chyba, widzowie. Patrzcie to, jak ja lecę, bez koła, bez opony. 170 na godzinę, pobugowałem coś, widzowie, chyba. Pobugowałem serwer! O, cholera. O, cholera, ale jestem debilem. Dobra, widzowie, jadę na to Greatseed. Przy okazji, Radagast, masz na środku skrzyżowania motor, bez jednego koła. Carbon RS. Widzowie, siano wpada na nasze konto kolejne. A ja szukam jakiejś fury. Dobra, widzowie, plan działania jest bardzo prosty. Właśnie zostało mi 700 metrów do naszego upragnionego celu, czyli helikoptera. Pewnie nim chwilę polatamy, a potem go sprzedamy, ale jest gość, który sprzedaje helkę i kurczę. No, myślę, że już jak przy pistolecie i przy motocyklu, to cholera, właśnie, to chciałem powiedzieć, że tutaj może być więcej osób niż tylko jeden typ. Taka jest ta chyba grupa, widzowie, może być nawet mafia jakaś. Ma pan mafię? Normalnie, patrzcie to, a ja podjeżdżam w jakimś gównianym aucie, widzowie. Trzech typów jest, ja pierdzielę. Ale jakbyśmy ukradli im te fury? Cholera, schowam pistolet. Patrzcie to, jakaś mafia. Normalnie go... gość z gaśnicą stoi! Widzowie, jeżeli wiecie kto to, to... piszcie w komentarz. Pan, po ten helikopter? Tak, ale po co ta broń? Konie. Dobrze, to ta cena za helikopter to było 500 000. Tak. Dlaczego tak tanio? Widzowie, dobra, tu bajerkę ciśniemy. Ja w ogóle, patrzcie, jak ja tak wyglądam. Nie jest mi już potrzebny, a pieniądze zawsze się przydadzą. A czemu ten ochroniarz celuje z palca? To jest jego tajna broń, Hogwart. Kung fu? Kung fu, tak. Styl modliszki? Ja mówię panu tak jeszcze. Nie rób fałszywych ruchów, to masz na dach. Okej, dobra, widzowie, to się obstrałem już w tym momencie. Czy mam rozumieć, że jestem porwany? Porwany pan nie jest. Jak się dogadamy. Kasicu mi, widzowie, strzelił w mordę. Jak się dogadamy? W sensie nie przywiozłem wszystkich pieniędzy ze sobą, mam część. Jak część? 250 tysięcy w aucie. No to możemy się zgodzić na taką tutaj. Że połowa teraz, połowa później. O cholera, widzowie, ja pierdzielę, a ja nie mam tych pieniędzy. Dobra, czy nadal jestem zakładnikiem? Możesz opuścić ręce. A ten człowiek przestanie do mnie celować? Już przestał. Okej, okay. Dobra, to pieniądze są w aucie jak coś. Ja mogę tu poczekać, któryś z pana ludzi może tam pójść. Dobra, okej, okay, widzowie, dobra, teraz zobaczycie klaczyka może. Musimy zdjąć tego gościa, patrzcie, on ma mnie na muszce nadal, cały czas. No, nie warto teraz, musiałbym ładnego tapika sprzedać, widzowie. Patrzcie patent na gierkę. Patrzcie to i patrzcie teraz to. Mamy to? Mamy to? Ja pierdzielę! Pierdzielony! Ja pierdzielę! Mamy go! Mamy go! Cholera, widzowie! Jestem jak pieprzony Rambo! Widzieliście, jak to wykalkulowałem bez celownika? Idę jeszcze pogadać z tym szefem. Jak tam? Jak się czujesz? Co? Zwykły skamer cię rozwalił?
Zapraszam rządowy. Dobra, widzowie, kisnę, nie mogę z tego. Oj, widzowie, patrzcie, dobijamy ich jeszcze wszystkich. Radagast, mam dla ciebie R8, jakąś sportową furę. Jest na lotnisku w Blaine County. O, cholera, Radagast, jestem... Poczekamy, aż tu przyjedzie, co? Albo nie, w sumie zara może tu być szeryfostwo, to się boję najbardziej. Ale piękne to było, widzowie, to było po prostu piękne, naprawdę. Wszystko poszło tak, jak wymarzyłem sobie. Pierw ustawiłem celok, potem oddałem 3 celne strzały. A teraz po prostu jedźmy oskamować kolejne osoby. A dokładnie lećmy, bo już z nowym helikopterem. Słuchaj stary, ile mi dasz siana za helikopter? Oj, na helikopter będzie bardzo duża kwota. Okej, widzowie, czyli można powiedzieć, że już zrobiliśmy chyba te 500 koła. Albo w sumie jeszcze mam pomysł. Wystawię ogłoszenie chaty. Wtedy, widzowie, zbieram sian. A resztę to, co zarobię, to po prostu sobie wydam. Okej, widzowie, fakty są bardzo, bardzo proste. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Szukam jednego apartamentu, który ktoś kiedyś wystawiał. Jest to totalna melina, ale ja to przedstawię jako apartament pięciogwiazdkowy. Ukradniemy jakieś zdjęcia, widzowie, z neta i wrzucimy na ogłoszenie. Patrzcie to, lądowanie między budynkami. Czy mi się uda? Chwila. Patrzcie to. Cyk, 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 cyk. No nie no, normalnie, perfekto. Dobra, widzowie, teraz wyłączyć ten helikopter, żeby on tutaj nie dudnił, bo mógłby przykuć uwagę policji. I patrzcie, o jaką chatę mi chodzi. Patrzcie, na co zrobimy skama. Oczywiście tak, już odbiegając do odcinka, skamowanie ludzi to mega słaba w ogóle gościu, ale my dzisiaj, wiecie, dobrze się bawimy tym i robimy to dla fanów. No ale wracając, widzowie, patrzcie to. To jest ta melina, o którą mi chodzi. To są, widzowie, pedy. Co jest grane? Co to za pedy jest? Przepędźmy je wszystkie. I widzowie, zaprośmy tutaj gościa, który chce kupić pięciogwiazdkowy apartament. Radagast, będę miał zara gościa z dużą walizką pieniędzy. Ustaw się przy tym budynku, tej naszej melinie takiej rozdupconej. Dobra. I widzowie, dobra, już mam jakiś telefon z ogłoszenia. Dzień dobry. Siemano, ja po tym mieszkanie, nie? Tak, dzwonię z Dynasty 8. Jesteśmy właśnie deweloperami, którzy zajmują się sprzedażą domu. Mamy apartament pięciogwiazdkowy w centrum miasta, blisko do jubilera. To pan byłby zainteresowany tą ofertą? Oczywiście, a jest tam dużo miejsca na... magazyn? To jest apartament, w którym, no, myślę, że pomieści się bardzo dużo rzeczy. Dobra, będę. Dobra, podsyłam zaraz lokalizację kompletną. Okej, widzowie, ale zacisnę mu bajerę w ogóle, widzicie to? Dobra, ja pójdę tutaj, kurczę, może jakoś się przebrać, cholera, goś zobaczy helikopter i typa w goglach, widzowie, Zorro. Dobra, to może po prostu go szybciutko, widzowie, ogarnę. Szybciutko go, widzowie, ogarnę, tylko muszę wywęszyć, czy ma pieniądze. Powiem, że z teatru wróciłem. O, cholera, goś podjechał, dobra, ja tu sobie przeawczyłem trochę. Dobry, w sprawie tego domu? No tak, ale nie spodziewałem się, że Zorro mi tego sprzedawał. A, spokojnie, z teatru wróciłem, z teatru. To halloween jakieś. Tak, pieniądze. To jest ważna kwestia, to jest 500 000 za, jak może pan zobaczyć, cały ten blok mieszkalny. Naprawdę mega powierzchnia. To też moje, tak? Tak, to jest pana. To chodźmy obejrzeć, Boże. Cholera, widzowie, dobra. Dobrze, tylko na wstępie chciałbym zaznaczyć, że... A pieniądze ma pan przy sobie? Tak, mam w aucie. Dobrze. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że klatka schodowa jest stara, ale to tylko wie pan, dla Na spokojnie, może to jakąś błazerią czy coś. Tak. Proszę na górę. Schodami, widzowie, do góry. Po jego śmierć, cholera. Ziomek, ty to jakieś... Więc teraz rób to, co ci mówię, okej? Okay? Słuchaj mnie teraz uważnie. Zakuję cię, ty nie będziesz się ruszał, nie będziesz próbował żadnych głupich sztuczek, co? A ja pójdę po twoje pieniążki. Nie rób tego. Cholera, widzowie, patrzcie go. Ja go zakuwam. Dobra, widzowie, skubamy gościa, patrzcie. Ej, nie lutuj mnie, proszę. Dobra, widzowie. Ja pierdzielę, bezdomny, wynocha. Jedziemy cię z gangiem Rodriguez. Kierowniku, poratuję to, bo mi ukradł Pomena. Pomena mi ukradł. Stary. Jakiego Pomena? Pomena. To moją mamę. Pomena ukradł moją synowi. No co to ma być? Pomena ukradł moją synowi. Czemu masz schizofrenię? Czemu to jest schizofreniczny żul? Dobra, widzowie, ja stąd wychodzę po prostu. Trzymam tutaj drzwi. Najlepiej. A teraz sprawdźmy, czy siano. Mamy nową furę w ogóle, jakbyśmy potrzebowali. Radagast, ma furę dla ciebie. Cholera, kazałem ci się tam trzymać, bo cię rozwalę. Nie bij mnie, z gangu Rodriguez'a. Nie bij mnie. Pierdzielony gościu, dobra. Gdzie jest ten bezdomny? Cholera, pierdziele, zabieram siano. Masz pana.
Widzowie, leżę z dzisiejszego odcinka, leżę. Mam jego walizę. Kolejny bezdomny, widzowie, Liam Katana. Leży. Dobra, mamy dwóch. Cholera, zabraliśmy się. Radagast idzie po tam. Cholera, po co on sobie tam idzie, widzowie? Widziałem tylko go ukradkiem oka, ale mniejsza. Mamy furę. Dokonaliśmy kolejnego skabu. Dobra, widzowie, jesteśmy halfway through, ale zobaczcie, kto za nami jedzie. Jedzie za nami policja, cholera. I to może być leciu problem, bo ja jadę totalnym gównem, który nie ma prędkości. I jest gościu, który na Dark Webie się ogłasza, że potrzebuje kupić trochę zielonego, widzowie. Poszukamy zaraz jakiś pool weedu, bo wydaje mi się, że widziałem jedno gdzieś, jak przejeżdżałem dzisiaj. I ogarniemy sobie to wszystko na spokojnie. O cholera, dobrze, że przynajmniej nie frontem walnąłem. Cholera, ta policja teraz będzie nas gnębiła, widzowie. Jesteśmy w pościgu, musimy to jakoś ogarnąć. Oj, dobrze, ale to zrobiłem dobrze. To mi wyszło, kolejny raz. Kolejny dzisiaj raz mi coś wychodzi, widzowie. A to nie jest zbyt łatwe. Dobra, lecimy od razu, widzowie, bo przy lasach w Paleto znalazłem jedną plantację i podejrzewam, że to może być czyjaś plantacja, dlatego nie ukradniemy jej, tylko spróbujemy sprzedać komuś innemu. I to będzie w ogóle mega, omega, bo opierdzielimy go z siana, zabierzemy temat i będziemy dwa razy na plus. No i dobra, widzowie, ta plantacja, o której wam mówiłem na samym wstępie, była mniej więcej gdzieś tutaj i zobaczcie chyba... Patrzcie to, ile krzaków tam jest, cholera. Musimy się tam dostać, pojedźmy tam sobie. Nie wiem, czemu wjeżdżam tutaj tym autem. Mogłem pojechać tu helikopterem, polecieć dokładnie. Wydało mi się to szybsze trochę rozwiązanie, ale zobaczcie to, gdzie jesteśmy. Zaraz dajemy cynk Radagastowi, żeby się tu szykował. Radagast! Radagast! Słuchaj, potrzebuję twojej pomocy! Zaraz, okej? Okay? Widzowie, dzwonimy do typów. Dzwonimy do Wagosów, cholera. Idziemy im to sprzedać. Patrzcie to. Poczekajmy tu na nich. Dobra, widzowie, ja sobie tu jakąś animację wbiłem. Czekam na ziomali. Podobno mieli być gdzieś w okolicy, więc będą szybko. Ale zobaczcie, w ogóle ja muszę wam to pokazać, co tutaj się święci. Patrzcie, ile jest nasion, ile tematu. To jest warte grube, grube siano, widzowie. I pierdzielniem sk... O, są Wagosi. Są Wagosi, widzowie. Zarąbiście! Będą tu szli teraz. Ja im pomacham jeszcze. Patrzcie to. O cholera, dużo ich idzie. Nie no, drugi taki ekipy pomocy chyba... potrzebujesz? Co, ja mam zioło, będę miał do sprzedania. No dużo strasznie osób idzie. Bądź tu w okolicy po prostu gdzieś. Dobra, widzowie, poprosiłem Radagasta. Ej, chłopaki! Tutaj! Zapraszam! Tu się umawialiśmy na ten temat. Hola, jestem. Hola, hola. Tak jak powiedziałem, jest tego masa. Yo, amigo, to Drake? Drake, tak? Tak, to jestem Drake, tak, tak. Słuchajcie, to jest moja plantacja i tak jak szukaliście, potrzebujecie trochę tematu, a ja wam mogę ją całą moc sprzedać. To jest gotowca. Sporo, naprawdę sporo wyhodowałeś. Kilka ton gotowca. Co wy na to, panowie? Taką cenę luźną rzucę, 500 000. Pół miliona? Kurde, jak krzaka 500 000, trochę drogo. A czy za wszystkie krzaki, tak? Tutaj. No to chodź, pokażę ci coś. Cholera, widzę, ty właśnie, dobra, bo tam są cegły ułożone. Pół miliona to tylko tak naprawdę połowa wartości tego. Palet. Dobra, to daj mi skręcić na próbę, ja tu mam znaleźć. Dobra, dobra, pewnie. O cholera, widzowie, ktoś podjechał? Ktoś od was jedzie? O cholera, widzowie, jakiś motocyklista? O cholera, widzowie, lost! Co jest grane? O cholera, widzowie, to jest ich plantacja? O cholera, zaczęły się strzały? Pierdziele, rozwalam wagosów! Cholera! Cholera, dobra, spierdzielam stąd. Patrzcie to, patrzcie, co się dzieje, ja pierdzielę. Czyżby właściciele plantacji tu wjechali? Cholera, rozwalamy gościa. Ja pierdzielę, sam tutaj walczę. Cholera, losi pierdzieleni. Jo, zdjęli mnie. Nie, widzowie. Ale czy ten odcinek powinien się teraz skończyć? My nie dotrwaliśmy 24 godzin. Jako skamer, widzowie, co się dzieje? Ktoś nas teleportuje. Witaj, użytkowniku. Gorące mamuśki w twojej okolicy? No, no dzisiaj dużo skarb na ciebie wpłynęło. Okej, widzowie, dobra. To ja mam chyba przerąbane, więc widzowie, tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Spierdzielam, kocham twoją mamusię, kocham twoją mamusię. Dobra, lecę, widzowie. Dzięki wielkie, yo!